Dobra, mamy The Last of Us. Kontynuuj nową grę plus. Zobaczcie, że 7 lat temu powstała ta gra i już wtedy była opcja nowej gry plus, czyli podejrzewam, że wszystko to, co do tej pory zdobyliśmy i rozwinęliśmy, będziemy mieli na samym początku gry. Fajnie. Ale zostało nam jeszcze do zrobienia Left Behind, czyli zagraj w poboczną historię, która ma miejsce podczas wydarzeń z The Last of Us. Zalecane wyłącznie dla graczy, którzy ukończyli główną historię. Czy chcesz, aby podczas rozgrywki pojawiały się samouczki? Nie. Zaczynamy przygodę w DLC The Last of Us Left Behind, moi drodzy. Aż się lepiej usadzę. Także łapki w górę. Proszę bardzo. To są moje łapki w górę. Kurde, wyczepisty jest ten kubek. What? Fireflies? Get down! Oh! Oh, było, było. Who the fuck are these guys? To z tym prętem. Czyżby pokazali to, co się z nimi wydarzyło, jak ona tam dotarła do tej piwni? No to było ciekawe właśnie, co się tu wydarzyło. A oni chyba teraz nam to pokażą w ogóle. I know. It was kind of awesome. You're not gonna kill me, are you? I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days? Well, 46, technically. Wanna know what I've been up to? All this time, I thought you were dead. Yeah. Here. Look. No way. Still no roommate? I had to sleep under Liz for 3 years, and you know how bad that girl smelled. You're a firefly. Huh. You still have it up? What? What are you doing? I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here, congrats. Hey. Are we cool? Are we cool? I disappeared and you're mad. And I owe you an explanation. Let's get out of here and I'll tell you all about it. It's almost morning, and I have military drills. You know, where we learn how to kill fireflies. Put some pants on and let's go. I'm so dumb. Well, come on. When have we ever gotten into trouble? Shit. Come on, give me something.
go. Okay, I'm gonna put you on your side. Jesus. Something to stitch you up, okay? Callus, keep an eye on him. No dobra. Chyba to będzie kontynuacja historii pomiędzy wątkiem z Prentem, a wątkiem z kanibalami, wydaje mi się. Ciekawe to może być, co się właśnie wydarzyło w tym czasie. Ledwo żyje. Dobra, jestem totalnie goły i wesoły. Nie mam przy sobie totalnie nic. Zaczynamy z czystą kartką. Czyli dowiemy się, co się stało pomiędzy upadkiem Joela na i nadzianiu się na tego Prenta, a pomiędzy tym motywem, gdzie byli ci kanibale i Joel tam się ocknął po tej penicylinie, którą dostał od nas, to teraz się dowiemy, co tam się działo. Ta duct tape fix everything, czyli taśma tego nie naprawi, to nic tego nie naprawi. Dobra, zamknęła go w jakiejś ludziarni. Ma swój tryb łowcy, ma. Spróbujemy tutaj coś znaleźć. Teraz widzę, że jakoś tak mniej żwawo biega. Wcześniej jakoś tak zapieprzała wręcz. A teraz jakoś tak na spokojnie sobie druchta. A chwaliłem ją za to szybkie bieganie, a tu co? Znudziło jej się. Tam pewnie na górę się trzeba wspiąć. Tędy bym wyszedł. To jest, kurde, nic tu nie ma. Nawet jednego materiału do podniesienia. Chociaż nie wiem, cokolwiek. Masz swój nożyk? Masz. Są zamknięte. Ciekawe, czy do tego czasu Joel nauczył już Ellie. Ciekawe, czy do tego czasu Joel nauczył już Ellie otwierać te takie drzwi za pomocą ostrza. Czekajcie, tu może coś jest. Tutaj widziałem jakby otwarte pomieszczenie. Możemy tam zajrzeć przez okno. Jakiś ludek tam se stoi. Ale nie wiem, jak się tam dostać. Coś tu było słychać, ale nie wiem co i skąd. Myślałem, że to opuszczona galeria, a jednak nie. Nawet drzewa rośnie w środku. Potrzebna kombinacja. Weston's Pharmacy. That sounds promising. Dobra, czyli potrzebujemy kombinację do tej kłódki.
Prawdopodobnie kombinację znajdziemy albo na jakiejś kartce, albo jakiegoś, nie wiem, zombiaka w kieszeni, albo gdzieś zapisana w kiblu za spłuczką. Trzeba po prostu biegać i szukać. Idziemy najpierw do apteki. Tak, tak. Na pierwszy rzut oka nic. Oczywiście spadnie ta półka. Narobi hałasu. Did you just swallow the pills and leave the bottle? God. Anything? Anything? Nothing. Nawet komiksu nie zabrała? Szukamy dalej. Po coś tutaj jednak nas kamera przyzwała. Nie wierzę, że po nic. First aid kit. How the fuck do I get inside? Potrzebny klucz. Tam potrzebna kombinacja, tu potrzebny klucz. Ja pierdzielę. Coś jeszcze? The pharmacist. Maybe he's got a key. No, mamy kombinację, proszę bardzo. Chyba to musieliśmy znaleźć. Tu już raczej nic nie będzie. Tak, pewnie tak długo musielibyśmy tutaj łazić, ażbyśmy tego nie znaleźli. Dobra, czyli chodziło o tą apteczkę. Teraz jak wyjdę, to pewnie coś tu będzie. Nie ma. Szok. Wygląda na to, że czysto. O, masz. If you're gonna jump out at me, go ahead and fucking do it. Czekajcie, może to nie jest taki wcale głupi pomysł. Nic nie ma. Przynajmniej na razie. Ta butelka nie uruchomiła nic. Co my szukamy tak naprawdę? Pewnie zwłok farmaceuty. O, widzicie? Krzywy wszędzie. Zwłok farmaceuty, które mają przy sobie klucz. Pewnie będzie jumpscare. Dobra, miał jeszcze przy sobie notatkę.
A to z budki. Pomyśl o mnie, kiedy mnie nie będzie. Ja będę za to utęskniła, tak troszeczkę Laura. Czyli farmaceuta pewnie co? Nie wiem, jakąś laskę i co? Tylko jeden? Pamiętajmy, że jest to DLC, które wyszło pewnie po jakimś czasie, więc nie może być trudne. No nie było. Czekajcie, a ten klucz był do... A, tam. Do tych drzwiczek już czaję. Yes. No. Skąd ja to widziałem? Oh. A military helicopter. Nie, to oczywiście jeszcze medyczny. Nie mogło być lepiej. Patrzcie. Ja się zastanawiałem właśnie, w jaki sposób Ellie uratowała 95-kilogramowego Joela. Jak sobie z tym poradziła? A oni mówią, proszę bardzo, zaraz się dowiesz. Tutaj coś. Tu jakieś przejście. Tu coś. Tak, coś czułem. Fantów. Jeszcze więcej. Co my możemy tutaj już zrobić? Nic. Jakaś amunicja. Sama cegła. Nie rozpieszczają nas na razie. No kurde, i lakierów do paznokci. Salon kosmetyczny. No dobra, mamy jakieś bandaże. Notatka z salonu. Okej. Chyba mogę użyć na sobie tej apteczki, nie? To nie jest raczej dla Joela. Przynajmniej sobie przywrócę życie do końca. Tutaj się nie da. Ciekaw jestem, w jakim roku wyszło to Left Behind. Czy oni tak naprawdę mieli gotowca i czekali? Bo widzę, że animacje, no wszystko jest praktycznie identyko. Here we go. Hurry. Up here. Będą tak przeplatać tą historię Joela i tej Riley, czy mi się wydaje. Czyli pokażą, jak Ellie została ugryziona. You got fast there. I'm impressed. Thanks. Well, come on. Up we go. Czekajcie, bo oczywiście zapomniałem. How did you find them? The fireflies? Yeah. Remember that firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember him. That's Trevor. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I follow him into this alley, and all these fireflies ambush me.
They took me right to their hideout. To Marlene. A czyli bardzo, bardzo bliziutko po premierze wersji na PS3. But instead she just says, praktycznie równo z wersją remastered wyszło. Znaczy wyszedł ten dodatek w sensie. Something like that. Nie wiem, czy mam tutaj eksplorować. List gończy. Haha. Poszukiwana za powiązanie ze świetlikami bohaterka. Widzicie to? Speak of the devil. She asks about you. Really? She says you remind her of your mom. Well, she'd know more than me. Come on. Gdzie oni idą w ogóle? To mnie zastanawia. We're making good time. Dobra, ono nie może nawet wytwarzać żadnych przedmiotów ani nic takiego, więc pewnie jest po prostu. To będzie moment, jak je ugryzło, mi się wydaje. Riley, those are your friends. But you talk to them. Yeah, I guess. Że wydaje mi się, że tutaj bardziej szukamy właśnie jakichś notatek, jakichś takich rzeczy, które pozwolą nam tą historię jeszcze bardziej wciągać i poznać. Może się to przydać, szczególnie przed puszczeniem drugiej części serialu. Przynajmniej poznamy już pełną historię, przynajmniej taką mam nadzieję. People are getting infected all the time. They just do a good job of hiding it. You've run into more infected? As part of my initiation, they actually made me kill this. You know, let's talk about something else. No dobra, wydaje mi się, że one idą właśnie do tego miejsca, gdzie zostały ugryzione. Mówiła coś o jakimś centrum handlowym. I cały czas zerkam na jej ręce i nie widzę żadnej blizny. Man. Sorry. I'm a big jumper lately. Careful, it's wet. Hey, so maybe I should join the Fireflies. Ellie. That was the first thing I asked Marlene. She wants you safe at that stupid school. I'm not even supposed to come see you. Why does she care? Tak, wydaje mi się, że to, gdzie zmierzamy, to jest właśnie to centrum handlowe, o którym ona opowiadała Joelowi. Tak, coś mi się wydaje. Hey, remember the first time I brought you here? What are we doing here, Riley? I have a surprise for you. What? Is it a dinosaur? Maybe. I'll be your friend again if it's a dinosaur. You'll just have to wait and see. Ciekawe, o co chodzi. Może ona ją prowadzi na jakiegoś zarażonego, żeby jej pokazać, jak ona super z nimi walczy i zostaną pogryzione. You still saving up for that vacation? Every penny. You? Every penny. Hey, what if we end up pojedziecie? Hello, surfing in LA? That's right. Surfing in LA. Come on, let's keep going. Co my tu robimy? You know, I got them back. Our water guns? Bullshit. You telling me Corporal Dickhead gave them back to you? Of course not. I had to sneak into his office. Riley, I had them in my hands. But your ass got caught. But my ass got caught. I can't believe Winston's gone. You heard? Yeah. Do you know how it happened? I don't know. What? Is this Winston? Man, guy used to be handsome. Bingo. Want some? Nah, I'm good. More for me. Cheers, Winston. Patrzcie, mieliśmy wybór, ale fajna opcja.
Szkoda, że nie było czegoś takiego przez cały. Przez cały podstawowy ten. Można było zaakceptować alkohol albo go nie zaakceptować. Zawsze to coś. Opcja by była fajna. Myślę, żeby się sprawdziła w podstawowej wersji. What happened to Princess? I assumed after Winston died they took her. Poor horse. She's probably out there terrified. Co, dojdziemy dzisiaj tam, gdzie mamy dojść, bo to już się tak przedłużyło, że już nawet zapomniałem, po co my tu jesteśmy. Już zapomniałem, że ona w innej historii tego Joela ratuje. Na razie laski se biegają po tym, po centrum. Ja tam nie idę, chyba oszalałaś. No właśnie, chyba tylko po to tutaj przyszliśmy. O, hałas. You know what? How about we find another way? Hey, Riley. You know what? I'll get you up and over. See if you can unlock it from the inside. Good call. Well, you see anything? Riley? You dick, that's two times today. How the hell did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you. Riley, perfect. Serio? Sklep chyba z Halloween. Jak ją nałoży, to padnę. Is that like a wolfman or something? Put it on. So stupid. Yeah, bad ass. Now roar. Zaryczy pewnie jak zombie. Roar. Ellie, really? Fucking roar. No kurde, muszę zbierać aż ryk. There she is. Now let's see what else this place has. Co tu się odwala w ogóle? Ask Skeleseer a question and shake for your fortune. Okay. Are we gonna die today? Nothing. Jip, you gotta turn it over, genius. Oh, seems dreadfully unlikely. Ah, whew, what a relief. Will I drive a car again? I feel it in my bones. All right. Do ilu razy sztuka? Am I ever gonna get to play a video game? Your chances are dismal. Fuck you, skull. Ile pytań możemy jej zadać? The spirits are quiet. Ugh, of course they are. Ciekawe, ile pytań przygotowali na tą czaszkę. Are we ever leaving this stupid quarantine zone? Będę tu siedział do 5 rano i trząsł tą czachą. So there's a chance. Are you a butt face? I am dead certain it is true. Well, that settles it then. Will we ever get our water guns back? Przygotowali się. Nods yes. Ah, you hear that?
says we're getting our water guns back. Let them go, Ellie. Let them go. Will Riley ever stop sucking at poker? I can hear you, you know. The signs aren't clear. Up! Oh, there's still hope for you. Nope. I've given up on that. You can have poker. Koniec. To było ostatnie pytanie. Dobra, zapiszemy sobie grę tutaj.